A, dzień doberek. Piątek rano. Nie wiem, którego dzisiaj jest, bo jest zamieszanie. Na pewno pewniakiem twardym, jak pałka murzyna, jest to, że wczoraj wróciliśmy z ostatniego wyjazdu po superbryki od nieco bardziej od nas opalonych sprzedawców. Co zrobić? Wycieczka była niezwykle udana. Miałem przyjemność poznać ekipę międzynarodową wczoraj. Ze 20 osób. Cała banda. Przybiłem tyle piątali. Co ciekawe, 6 selfie. W tym 3 dla dziewczyn. Panowie, wasze dziewczyny wywnioskowałem po roczniku i błysku młodzieńczego, młodzieńczym błysku w oku, że wasze dziewczyny mają ze 20 lat, czyli mogę być śmiało ich dziadkiem. Ale niech sobie zobaczą, jacy dziadkowie się jeszcze plątają po świecie i prawdopodobnie troszkę jeszcze pociągną. Puśćcie te hamulce, bo jestem czerwony jak diabeł znowu. Kuźwa puścił prawie. Chciałem zrobić zmyłkę. Czekaj, teraz to jest panda. Dobra. Słuchajcie, Wyspy Kanaryjskie serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, co w końcu kupiliście, bo się nam drogi rozeszły, ale lataliście jak opętani. To mi się podoba. Myśmig, wyśmig, myśmig, wyśmig, myśmig, myśmig, wyśmig. Dawaj adres, gdzie następny plac. Fu, 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 SMS-y, akcja jest. Przepraszam, że tak uciekaliśmy z tych placy, ale nie mogłem wczoraj się połapać, kto z was z jakiego kraju jest i po jakim language'u gada. Śmiesznie było, ja pierdykam. Pogoda, dojeżdżając do Berlina, mrzawa całą drogę, lekkie opady deszczu. Przed samym Berlinem błękitne niebo, potężny pas szeroki błękitnego nieba. Dojeżdżamy do naszych tych tam tajnych miejsc w krzakach z samochodami, a tam tsz, szaro, a no trudno. Ale nie padało, było plus 6, plus 7 stopni. Dało się spokojnie, fajnie wytrzymać. Dziękuję za wspaniałą wycieczkę, dziękuję za nowe doświadczenia, dziękuję za nowe poznane twarze. Panowie, panie, kłaniam się nisko. Wyrwanych 11 samochodów wczoraj. Między innymi Fiat Panda w 10 roczniku. Audi A4 w 8, B8 model, wiadomo. Polo Fox z klimatyzacją i z wypasem fajnym za tysiaka euro. Dania, co tam Dania wyrwała? Ach, bo nie tylko Wyspy Kanaryjskie. Jeden gości był spod Madrytu, mieszkający tam kilkanaście lat. Pan z brodą, kawał faceta potężny, ze wschodu Polski, obecnie mieszkający w Gnieźnie. Dla swojej partnerki szukał Astry, kupił Astrę. W końcu nie wiem, którą, bo mi zniknął, tylko dobiegł do mnie. Stary, mam brykę. Jako że wczoraj byliście świetnie gadający w 11 językach świata, jak papieże wczoraj byliście. Brawa. Przepraszam. Jakoś tam się nie namęczyłem z pomocą. Tylko kto tam jakieś miał problemy, chciałem powiedzieć finansowe. Wcale nie, finansowe były wczoraj bardzo dobre problemy, bo ich nie było. Kto tam nie kłapał zbytnio po niemiecku, a konkretny Turek nie kłapał po angielsku, bo wtedy wbijał Zaremski ze swoimi 30 wyrazami i mówi: Guten Morgen, meine Freund. Nie mylić z Freud. Uwaga? I nie wiadomo, co to. I co? I było fajnie, kurde, co tam jeszcze kupiono? Z2 Astry w 7-8 roku, Peugeota 207, niedrogo, w benzynce z klimą, dziabnięty w prawy błotnik, kupiłem dla kolegi ze wschodu Polski. Co tam jeszcze panowie nakupili? Kurka wodna. Audiki mówiłem, a Renówkę, Kliówkę dwuletnią, 16 rok za chyba 5800, 5700. Pani szanowna, Seat Ibiza 2.9 rok za trójkę, 1.6 benzyna, fajny motor, zrywny, 3 żywówka na ładnym kółku. A4 w 14 roku już po totalnym lifcie na fullu za kuźwa 9.900 chyba. Będzie wszystko pokazane w osobnym filmiku, spokojniutko, bez nerwów. Aut sporo, ale gość ciekawy.
i była to fajna, bardzo fajna wycieczka z nowymi doświadczeniami, ceny były zarąbiste. Auteczka, część pojechało na rejestracjach, pozdro Gniezno, pozdro Dania, bo nie wspomniałem, kto był z Finlandii czy z Norwegii, jak się mi te kraje mylą. Zostaje rozpoznawalny, Piotruś, dzięki twojej czapce, teraz jako Fińczyk, Finlandczyk, Finusiek. I nawet może dobrze mam tą czapkę od ciebie zarąbistą, bo czapka w paski, którą zagubiłem onegdaj pod kinem w Mikołajki. Czapka w paski cieszy się zbyt wielką popularnością, bo wczoraj były trzy takie na placach. Przy czym jedna kurtka czerwona. Hello, no przecież są jakieś chyba zasady tej gry. Tych wyjazdów, tych zabaw, tych wygłupów. O, strzałka, przepraszam, zagapiłem się. Przy strzałce zatrzymujemy się, rozglądamy. Mamy ograniczone pole wjazdu. Dziękuję. Dzwonił do mnie, jak wracałem, już byłem sam w aucie, chłopaków porozwoziłem, tych, co puścili z powrotem swoje bryki na lawetach. A propos lawety, niebawem, czyli jak sądzę, w Sylwestra jeszcze jedzie ktoś po dwa auta, pan Marcin Laweciarz. Dwa auta zjeżdżają dzisiaj. Wieliczka, Zawiercie i ktoś tam jeszcze. Jeśli mylę, oczywiście z liścia. Ale było pięknie, zacnie i ciekawie. Porozwoziłem chłopaków i dzwoni do mnie telefon. Halo, halo, ja sobie tu głośno mówiący bank, dzień dobry. Mam na imię Łukasz, cześć Łukasz, how are you, jak się masz? Mój kolego, jestem widzę, bardzo mi miło, cieszę się, ha, ha, ha. Wie pan co, miałem kiedyś czołówkę z tirem. Rozpierdówa totalna. Nie pytałem, z czyjej winy, z jakiej przyczyny była ta czołówka, bo w tej chwili nie obchodziło mnie to w ogóle, natomiast obchodziło mnie to, że facet rozmawia i że przeżył taką katastrofę w ruchu lądowym. Czołówkę z tirem przy szybkości niebanalnej. Co to się dzieje? Dajcie sekundę. Dajcie sekundę. Jest zabawa, co? Kuźwa, Gwiezdne Wojny. Popojechałeś tą robotą, a samo się nie zarobi. Przepraszam. I co, komenda policji niestety jest już co? W niebie jest. Chyba, że w piekle. Ależ ci się bawią, kurde. Daj mi tu zbliżacza, nie za bardzo, za bardzo, za bardzo. Co? A macie też troszkę radości, mili moi, na poranek. Mam radość tego. Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. Okej, co? Dobra, po tym ruchu wahadłowo-zwrotkowym z koparkami wracamy do działań. Zrobimy filmik o tym, jak chłopaki kupili, o tym, co widzieliśmy, jakie są nowe ceny. Mamy nowe rozbitki. Dzwonicie do mnie o namiary na rozbitki. Dzisiaj zrobiłem z adresem filmik, tam sobie tam wydłubcie sami, nie będę każdemu podawał, jak małym dzieciom na tacy, kuźwa. Oglądajcie z czułością te filmy. Komu ja to dymam wszystko? Sobie, ja to znam! Nie potrzebuję się dymać z tym wszystkim. 27 było wczoraj, a dzisiaj 28 oczywiście. Poniedziałek, Sylwester. Nie chlejemy, tylko myślimy o trzecim, bo trzeciego wyjeżdżamy na tanie auta. Info w telefonie w pasku. Kto chce jechać na tanie auta swoją lawetą, a takie są i cynki, lub swoim autem, wiadomo, że można dojechać. Podam adres, a nie mam adresu, kuźwa, jak podam adres, cholera. Gdzieś się musimy trafić, no. Dobra, jak ktoś chce na te place niemieckie i inne, to wiadomo, kontakt jest taki jak zwykle. Czyli przez Mietka, z koniec pola. Żarcik, zmyłka. Kuźwa, już dzwonicie, 8 z hakiem, to jest 8.22, dzisiaj zapóźniłem do pracy, bo wczoraj przychodzę do domu. Małżonka w peniuarach, cześć. Tato, cześć, mówi jeden taki 7-latek cwaniak. Cwaniaczek. Ty tam sobie w szkole. Tato, dziś nie byłem w szkole, są ferie, haha. Rzeczywiście zapomniałem zamieszaniu, że do szkoły lesery nie chodzą. Wasze też? Jest zająb w domu, ja wiem. Nie ma z nimi co robić. Cały dzień
cały dzień. Odłóż telefon. Chwila, chwila, moment. Yeah! To ty zrób mi popcorn. No te wory pod oczami. Brudnego. O 3 w nocy stałem. Wcześniej, za 15. I chyba 1300 przejechane. A ty zrób mi popcorn. No bo już właśnie ci robię, synku, popcorn. Biegnę. Tylko paszport dodłożę, bo byłem za granicą. O tym popcornie zapominam. Patrzę w wannę. O! Szum wody, mówię, chociaż się na minutkę chyba położę i nie dżemnę. Dobra. Wkładam nogę do wanny, wkładam drugą. Tatusia, popcorn gdzie? Mówię, kur... faktycznie. Wychodzę z wanny, elegancko pachnący, w bąbelkach. Fryzura na żelu. Ręcznik na klacie, majtki na dupie. Wychodzę, cwaniak przygotowany już. Tatuś, do 5. Taka piłka szmacianka mamy z Leroy Merlin, polecam, zajebista piłka. Niewiele szkód w domu wyrządza, tam 2 szklanki, jakieś bombki na choince, to są drobiazgi rozbite. I do 5 mówi do mnie. Taką mamy zasadę, że często kopiemy w tą piłę. Bramki są na całej długości przedpokoju tamtego naszego, w kuchni gdzieś tam, wiecie. Także 6 metrów jest co biegać. Naciupnąłem do 5, przegrałem 3 do 5, także w topa. Ale 2 gole puściłem specjalnie. Nie mówcie mu o tym! No co, wszystkiego dobrego, idę jakieś materiały stworzyć z wczorajszego wyjazdu. Dziękuję, że oglądacie ten kanał. I cieszę się, że wczoraj przybiłem naprawdę wiele piątek z ludźmi życzliwymi. A nieżyczliwych widziałem tam ze 2, może 3. Szli szerokim tym łukiem, omijając czerwoną kurtkę moją w kolorze gajowskim. I widać było, że to są ludzie, którzy tacy są całe życie. Wiecie, o czym mówię. Kurwa, żal smutny iść do trumny, ty. Nic z tego życia nie ma. Tylko chapanie. Łukasz, o wypadku, czekaj, bo przecież Łukasz dzwonił. Nieznany mi facet z okolic Bydgoszczy. Wypadek, tir, czołówka, gościu, ledwo, ledwo. Ale 7 rok, na wózku nie kula się. Pogadaliśmy ze 20 minut, Łukasz ma wizję i wizję pomagania ludziom. Bo gdzieś tam znalazł mój filmik o tym, że tam nam się, wiecie, udała akcja Karpik. A, jeszcze akcja Karpik będzie. Że nam się udała akcja Karpik i że Zaremski taki tam dość sympatyczny, jakaś tam oglądalność, jacyś ludzie, coś się dzieje. Kiedyś też wstawił swój filmik tam o wypadku, o nieszczęściu, jakiego spotkało, o tym w ogóle, co czuwa, co czuje, jak się zapatruje na to, jak widzi polskie szpitale, jak widzi pomoc dla człowieka, który ledwo przeżył. I komentarze typu dla faceta, który ledwo się mu tam na nic celu życie telepie. Żebyś zdech, chamie, po co ty żyjesz w ogóle? Obyś umarł jak najszybciej, tak mu chłopcy pisali, i dziewczęta, gimnazjaliści, nie wiem kto, może to nawet ci, co piszą mi, mogą być ci sami ludzie. Słuchajcie, no, ktokolwiek, cokolwiek by nie wstawił na tego opierdzianego YouTube'a, zawsze będzie identycznie. Czy się pochwalisz, czy pożalisz, czy pokażesz swoje życie, czy pokażesz swoją rodzinę, czy pokażesz swoje nowe auto, zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą słowa niefajne. A więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich, i cieszymy się, że jesteście z nami. Łukasz, coś tam wymyślimy, damy radę. Tylko może po nowym roku, bo na razie nie wiem, gdzie ręce włożyć. Wiecie, o co chodzi. Dzwoni do mnie Koszalin, pan Radek, który otrzymał od was pomoc. Ha! Otrzymał! Wczoraj dzwoni, znowu łezka w oku, mówi Krzysztof. Mówię, słucham. Do teraz przychodzą kartki ze zdechłą rybą, bo to już nieświeża rybka, ale jakże te są kartki świąteczne, zacne i pomocne. I wymienia nazwy miejscowości, zawiercie. A ja zerkam na tylną kanapę, tam, a zawiercie, wracając z placy, SMS-uję i grzebię w Allegro, czy dobrze trafił. Czy dobrze widział ceny, czy było idealnie. Fajnie, poznałem wczoraj człowieka, który wysłał tydzień wcześniej Karpika i jak się witaliśmy, panie Krzysztofie, bo nie znamy się oczywiście, wiadomo, jak to zwykle w tej robocie karpiowatej naszej, to wysłałem Karpika na Koszalin, dziękuję, wysłałem też na góry. Mówię, fajnie, dziękuję, mimo tych obcych dla mnie ludzi, bardzo to fajne, że pomogłeś, że wsparłeś. No, a po południu wieczorem o 18 telefon zawiercie wysłało. Dowód rzeczowy namacalny na kanapie. Fakt, pół na pół leżał, zmęczony.
ale wysłane. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Firma BRW Black Red White. Dziękuję za wsparcie dla obcych mi ludzi z Koszalin. Kuchnia, którą chcecie im zrobić. Panie, panowie, szacunek, ukłony. Panie Radku, numer telefonu podany, imię pana pomagającego, tak zwanego koordynatora podane. Wszystko gra i buczy. I na koniec najważniejsze. Pozdrowienia dla was ode mnie. Nie mam żadnej kartki dzisiaj, nikogo nie mam do pozdrowienia. Wszystkich pozdrowiłem przed świętami. Wszyscy wiecie, że jesteście wspaniali. A wycieczki na place niemieckie po auta nie traktujcie jak eskapadę życia w Himalaje, bo tam jest płaski teren. Jednak troszkę czułości do pojazdu trzeba mieć, dystansu do siebie. Jeżeli nie kupisz auta za pierwszym razem, co nie zawsze jest łatwe, żeby kupić za pierwszym bez jakiejś paniki tak zwanej, to kupisz za drugim. Pozdrawiam Dania, bo wczoraj zakupy trzech aut powaliły opalonych na kolana. To mi się podoba. Bierzesz z sobą syna i mówisz ein, zwei, drei i o te bierę. I króciutko. I 14, mówisz 13, ja się już bierę, bo już mam nadkupione. Wszystkiego dobrego dla was na następny dzień. Jeszcze dzisiaj będę przebawiał lub jutro, bo idę montować filmy, zbadać, czy mi firma nie padła. Mam firmę przetwarzającą śmieci. Mianowicie prezerwatywy wypróżniamy i segregujemy gumę i odpadki mokre. Czy to jest prawda, to ja nie wiem, bo wiecie, w internecie są takie rzeczy, że można kłamać, a ludzie w to łykają jak pelikany. Pozdro 600.